poproszono mi najpierw się trochę albo krótko przedstawić się, abyście ci, którzy nie znają mnie albo nas, trochę wiedzieli, z kim mają tutaj do czynienia. Więc zostałem przedstawiany. Ja urodziłem się już prawie 50 lat temu w Niemczech, w południowych Niemczech, jako po maturze, po zakończeniu szkoły średniej wstąpiłem do seminarium Bractwa Świętego Piusa X w Bawarii. Po zakończeniu seminarium zostałem mianowany jeszcze jako diakon, aby wziąć udział w misjach naszego bractwa w Afryce, w Gabonie. Tam właściwie też po wyświęceniu się na kapłana dalej pracowałem do 1994 roku. Tam mogłem budować misję, można powiedzieć, w dżungli afrykańskiej i potem zostałem mianowany, aby tutaj zaczynać apostolat naszego bractwa, które zostało założone przez arcybiskupa świętej pamięci, arcybiskupa Marcela Lefebvre. I przez niego, od niego samego otrzymałem 1988 roku święcenia kapłańskie i od 1994 roku zajmuję się tym apostolatem, tą pracą duszpasterską tutaj w Polsce, a także w tych krajach sąsiednich, Ukraina, Rosja, Białoruś i kraje nadbałtyckie. Podczas tych teraz już prawie 17 lat pracy moglibyśmy założyć szkoły, kaplice, budować kościoły. Również miałem zaszczyt realizować moje marzenie jako dziecka poznania mojego ulubionego świętego Maksymiliana Kolbe i jego rycerstwa niepokalanej. I dzięki temu często mogłam podróżować przez świat i świadczyć o tym wielkim, może największym świętym polskim XX wieku i jego wspaniałego rycerstwa. Mogłam w tej sprawie też pisać kilka książek. Jedna książka i inna książka na temat roli Matki Najświętszej w naszych czasach. A główny mój obowiązek jest właściwie przedstawić wiernom, którzy są zainteresowani, którzy pragną o tym wiedzieć, właściwie tradycję katolicką. Mianowicie, i to jest właściwie cel tego wykładu pierwszego, właściwie nie pierwszego, bo dokładnie chyba 11 albo 12 lat temu raz byłem tutaj w Białymstoku, równie zaproszony przez wiernych, o których międzyczasem zupełnie zapomniałem, a teraz znowu zaproszony. Jak Bractwo Świętego Piusa X działa? Od razu lefebryści, często znany po prostu tytuł. Mianowicie myślę, abyście od razu widzieli, bractwo jest zgromadzeniem zakonnym apostolskiego życia bez ślubów, dokładnie prawnie ujęte, które zostało założone w 1970 roku z aprobatą władz kościelnych. Nienegalnie została ta aprobata zdjęta i arcybiskup Lefebvre kontynuował tą pracę, szczególnie w obliczu wzrastającego kryzysu, który ma miejsce w Kościele, kiedy szczególnie zakłopotani katolicy, bezradni katolicy, widząc być może bardziej w zachodnich krajach na początku, a teraz tu coraz bardziej i również w tych środkowo-europejskich krajach, właściwie jaką dewastację ten kryzys po prostu zostawi i prosząc o, można powiedzieć, o pomoc. I nasze bractwo nigdy nie pojawia się gdzieś, gdzie nie jesteśmy zaproszeni, ale tylko wtedy, jeśli wierni przychodzą do nas właściwie z prośbą, abyśmy przyszli im ku pomocy. To również właściwie podkreślam, jest to racja mojego pobytu tutaj, przyjaścia tutaj. My chcemy odpowiadać na usilną prośbę wiernych, którzy już od więcej niż pół roku męczą mnie, abym nareszcie przyjechał i ewentualnie po prostu przedstawił nasze działanie, nasze sprawy i szczególnie bardzo ważną sprawę dotyczącą obecną sytuację w Kościele, właściwie innym może zainteresowanym. I bardzo dziękuję za wasze przyjście tutaj. A więc
Co to bractwo jest? Bardzo krótko jest tutaj podsumowane. Oczywiście w tej małej ulotce, które zechciejcie wziąć ze sobą, gdzie również macie nasze działalności w Polsce, gdzie widzicie oprócz różnych kaplic, gdzie jest odprawiana msza święta w tradycyjnym rycie, w przedsoborowym, mówi się rycie łacińskim, mogliśmy już otwierać inne placówki, dom rekolekcyjny prowadzimy. Jedna z największych naszych specjalności jest akurat głoszenie rekolekcji według ćwiczeń duchownych świętego Ignacego Loyoli i według świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, a także różne inne rekolekcje duchowe. A też opatrzność Boża pozwalała, abyśmy mogli już otwierać szkołę. Szkoła podstawowa funkcjonuje, gimnazjum i liceum świętego Tomasza z Akwinu również w Warszawie i pod Warszawą. Poza tym wydawnictwa różnego rodzaju, miesięcznik Zawsze Wierni, prawdzie katolickiej, prawdzie jedynej, jest do dyspozycji, aby wierni w Polsce już praktycznie od 16 lat mogli po prostu zapoznać się nie tylko z literaturą, z artykułami, z wiadomościami obecnymi, obecnego kryzysu albo obecnej sytuacji i co z tego wynika. Także właściwie postaraliśmy się wydać na nowo te wszystkie bardzo ważne, uroczyste teksty, które były podstawą życia kościelnego, czy to są teraz z duchowości świętych, albo z encykliki papieskiej, które praktycznie w Polsce nie są znane, przedsoborowe, szczególnie tych papieży, którzy działali w XIX i XX wieku. Po tym krótkim prowadzeniu od razu przechodzę do tematu, zostałem zaproszony, aby mówić wam o kryzysie, które ma miejsce w Kościele w obecnym kryzysie i także przedstawić środki zaradcze. Otóż właściwie nasze bractwo jest w głównym, obecnym swoim kształcie próbą odpowiedzi na ten obecny kryzys, który ma miejsce w Kościele. Oczywiście musimy tutaj najpierw zaczynać z podstawowe sprawy, właściwie rozwinąć, co to znaczy w ogóle kryzys, prawda? Abyśmy nie mówili niewyraźnie, w obecnym czasie zawsze nastąpi takie niebezpieczeństwo. Ludzie bardzo często właściwie używają różne słowa, ale oni już nie mają bardzo wyraźnej definicji, co to naprawdę znaczy. Mają jakieś uczuciowe pojęcie o czymś i używają to słowo, a druga osoba być może ma zupełnie inne pojęcie o tym słowie. Dlatego uważam za bardzo ważne, abyśmy to słowo kryzys w Kościele dobrze definiowali i tutaj nie popełnili jakieś po prostu zasadnicze błędy od samego początku. A więc jaki jest kryzys? Wyobraźmy sobie instytucję i ta instytucja jest zagrożona. Być może cel tej instytucji jest zagrożony, albo ta instytucja nie ma środków, aby realizować swoje cele. Jeśli na przykład otwieramy szkołę i rodzice po jakimś czasie dowiadują się, że w szkole dzieci nie uczą się, ale w szkole po prostu są tylko zabawy, są tylko różne dziwne rzeczy, no oczywiście rodzice widzą, że ta szkoła ma kryzys, ponieważ tutaj oczywiście cel tej szkoły nie jest osiągnięty. Szkoła jest po to, aby dzieci uczyli się te przedmioty, aby nie, to nie jest plac zabaw, prawda? I wtedy rodzice odbierają to dziecko, bo ta szkoła po prostu widocznie funkcjonuje, nie realizuje celów, po prostu za które on jest właściwie założony. W Afryce bardzo często, kiedy właściwie ktoś mówi o szpitalu, prawda, szpital, normalnie celem szpitalu jest, aby chorych przyjąć i wszystko robić, aby uzdrowili, prawda? Jeśli w Afryce mówi szpital, to jest przeciąg śmierci. Jeśli musisz iść do szpitalu, to możesz już zamówić sobie trumnę, prawda? No przecież tutaj jest kryzys tego szpitalu i całego tego obszaru, kiedy właściwie cele są w taki sposób, że tak powiem, przeinaczone. Ale środki. No, przedsiębiorstwo jest w kryzysie, jeśli nie ma pieniędzy, jeśli tutaj po prostu wszystkie środki niezbędne, nie ma dobrych pracowników, brakują, prawda?
Ten kryzys może być przychodzi z zewnątrz, prawda? Funkcjonuje pięknie po prostu, na przykład takie przedsiębiorstwo energii atomowych, prawda? Zewnętrzna przyczyna, ciężenie ziemi i po prostu straszny kryzys, o którym nieustannie słyszymy w wiadomościach, tu czy tam kryzys i tak dalej. Może być kryzys również wewnętrzny, spowodowany przez to, że sam organizm jest chory. Na przykład po prostu w jakim przedsiębiorstwie pracownicy źle pracują, albo odpowiedzialni po prostu nie wykonują ich funkcji i po prostu zamiast służyć, po prostu własne kieszenie wszystko prowadzą. To są wewnętrzne po prostu przyczyny. Kryzys może być całościowy albo częściowy. Może być tylko jeden obszar pewnej instytucji zagrożony, inny właściwie cała instytucja. Kryzys znaczy również, że ta instytucja jeszcze istnieje, ponieważ jeśli instytucja upadnie, to już nie ma kryzysu, to jest upadek. Kryzys jest stan chorobliwy, stan choroby. Im większy kryzys, im większa choroba, im bliżej tu upadku. I teraz zastosując te bardzo ogólne pojęcia o kryzysie do Kościoła. Kryzys w Kościele nastąpi wtedy, jeśli cel Kościoła jest zakwestionowany. I w miarę jak ten cel Kościoła katolickiego jest zakwestionowany, nastąpi po prostu ogromny zamęt, ogromny kryzys. Jakim jest cel Kościoła? Tutaj musimy niestety, pozwólcie mi, abym właściwie to bardzo krótko ujął, jaki jest cel Kościoła? Otóż Kościół, proszę nie rozumieć, jako organizacja między innymi. Kościół jest oblubienicą Chrystusa, jest mistycznym ciałem Pana Jezusa Chrystusa, jest królestwem Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus założył swój Kościół, dał temu Kościołowi po prostu niesamowite znamiona i przede wszystkim dał temu Kościołowi bardzo wyraźny cel. Ten cel Kościoła katolickiego ma być przedłużeniem Chrystusa, który powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jest tylko, przepraszam, przypomnienie zasad po prostu samych katechizmu, ale warto ewentualnie o tym myśleć bardzo krótko. A mianowicie, kiedy Chrystus powiedział, jestem prawdą, to znaczy, że On, jako Bóg, On przyszedł do nas i objawił nam całą prawdę. I nie ma żadnej innej prawdy oprócz Niego, ponieważ On jest Bogiem, jest źródłem wszelkiej prawdy. Prawda to znaczy, On daje nam wiadomości o tym, co jest. Powiem, to jest prawdziwe i to jest fałszywe. Wiadomości dotyczące Boga i Jego istoty, wiadomości człowieka i Jego istoty i relacji człowieka z Bogiem. I to stanowi po prostu to, co my nazywamy święta katolicka apostolska wiara. Chrystus głosił tą prawdę, nazywając ją dobrą nowiną, Euangelion, Ewangelia, i tą prawdę przekazał apostołom, którzy tą prawdą boską, nieskończoną, wiernie przekazywali od pokolenia do pokolenia do końca świata. To jest ich główna rola. Chrystus powiedział, to jest życie wieczne, abyście Ciebie poznali, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. I to jest właściwie to poznanie Boga, ta prawda. To jest bardzo ważne, abyśmy zdali sobie sprawę, że Bóg zastępów Król Łaskawy jest nieskończonym oceanem. Świat jest niczym w porównaniu z Bogiem. Prawda Boga, inteligencja Boga, mądrość Boga, wiedza Boga jest oceanem. Nasza inteligencja, mówi święty Maksymilian, mieści się w mojej czapce. To znaczy jest bardzo malutka. A jeśli Bóg sam fatiguje się, wybaczcie, i daje nam tą prawdę, to człowiek ma tylko jedną możliwość, aby z posłusznie otwartym sercem tą prawdę objawioną przyjąć. I w ten sposób nastąpi ten akt wiary. Wierzę mocno we wszystko, coś nam objawił, Panie Boże, i do wierzenia podał przez Kościół. Ponieważ nie możesz się mylić, nie możesz nas prowadzić w błąd. Jesteś odwieczną prawdą i w tą prawdę wierzę. I ta prawda, i ta wiara jest moja podstawa. To jest po prostu pierwszym wielkim celem Kościoła katolickiego. Więc Kościół katolicki nie ma żadnego prawa, a zatem po prostu żaden apostoł, żaden sukcesor, to znaczy następca apostoła, żaden biskup, żaden po prostu prowadzący, żadny członek Kościoła ma prawa do tej prawdy objawionej do Pana Boga cokolwiek dodać.
To byłby na straszna zuchwałość prawdy objawionej do Pana Boga cokolwiek dodać. To byłby na straszna zuchwałość, jeśli ktoś powiedziałby: Panie Boże, ja lepiej rozumiem Ciebie niż Ty. Moja inteligencja rozumiała, że to, co Ty mówiłeś, to nie wystarczy, ja coś tutaj dodam. To byłoby właściwe, jeśli człowiek, nawet jeśli byłby najwyższym pasterzem, to dałby coś z tego, co Pan Jezus Chrystus nam robił. Albo odbierał. Powiedział: to, Panie Jezu, to tak nie jest, więc ja to na razie po prostu nie przyjmuję. Tak nie może być. Prawda jest całkowita i musi być przyjęta. I to jest właściwa nauka Kościoła. I w tym sensie widzimy w szereg wszystkich wieków przedstawicieli Pana Jezusa Chrystusa, jego, po prostu jego narzędzia, kapłani, biskupi i na czele sam papież, którzy mają jako główny cel rozprzestrzenieniem wiary. Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, nauczając im wszystko, co ja wam powiedziałem. I apostołowie, ich następcy i misjonarze idą na cały świat. I dzięki temu, 1000 lat temu, Polska stała się chrześcijańską. I dzięki temu, 200, 150 lat temu, Afryka stała się chrześcijańską, katolicką. Przyjęła, albo nie przyjęła, albo przyjęła właściwie tą prawdę. To jest pierwszy wielki cel Kościoła. Tym samym, jeśli jest atak na ten cel, nastąpi kryzys wiary. Kryzys wiary polega na tym, że właściwie ta objawiona prawda Pana Boga, którą właściwie apostołowie wiernie przekazali, nagle znajduje swój opór. Ktoś neguje tą prawdę. Ktoś przeciwstawia się tej prawdzie. I to jest właściwie odcinanie, odcięcie się od tej prawdy. Po grecku hairesis, stąd słowo herezja, albo po łacińsku sektare, to jest sekta etymologicznie, to znaczy po prostu odcięcie się od tego wielkiego dzieła i robić swoje. Największa taka starożytna herezja, taki atak na wiarę był, jak uznają wszyscy historycy Kościoła, arianizm. Ariusz, najpierw katolicki kapłan, po prostu z pomocą władz świeckich i potem też kościelnych, buntowniczych, właściwie stwierdził, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem. On jest tylko pierwszą emanacją Boga, a nie jest Bogiem. Tym samym oczywiście cały budynek naszej wiary upada. Jeśli nie jest Bogiem, to wtedy oczywiście nie jest Zbawicielem wszystkich i tak dalej. I wtedy pierwszy sobór ekumeniczny, pierwszy sobór nicejski bardzo uroczyście potępił tego Ariusza i wykazał, jak bardzo jest w błędzie, jak bardzo sprzeciwia się objawieniu Bożym i w ten sposób ten kryzys mniej więcej zostanie pokonany. Drugi frontalny i światowy kryzys nastąpił z protestantyzmem, kiedy protestantyzm odrywał od wiary, od tej samej jedynej wiary połowę Europy i tak dalej. Drugi wielki cel, Pan Jezus Chrystus powiedział: jestem życiem, jam jest życie. Ta wiara nie wystarczy, aby się zbawić. Musimy otrzymać również środki zbawienia, to znaczy boskie życie. I te boskie życie, to znaczy właściwie te środki uświęcenia mają prowadzić nas do życia godne Bożego, mianowicie życia w stanie łaski uświęcającej. Więc Kościół katolicki, papież, biskupi, kapłani idą na cały świat nie tylko głosić dobrą nowinę, ale również budować świątynie, aby w tych świątyniach, albo właściwie gdziekolwiek są, to robić, co Chrystus im kazał. Ochrzcić ludzi, dać Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, komu przebaczyć, że grzechy są im przebaczone i w taki sposób usuwać zło, czyli grzech, i wprowadzić życie łaski, przyjaźni z Bogiem, czyli łaskę, i w ten sposób ludzie mogą się zbawić. Kryzys tutaj polega na tym, jeśli nastąpi po prostu takie obniżanie tego ideału, tej potrzeby, nie, ta potrzeba już nie jest prowadzona. Są to czasy szczególnej niemoralności, zeświecenia Kościoła, kiedy właściwie ogólnie biorąc ta troska o zbawieniu duszy, o święceniu się, o usuwaniu grzechu i zła stanie się po prostu jakby drugorzędnym. Pierworzędnym będą sprawy światowe, sprawy zarobku, sprawy właściwie społeczne, sprawy wszelkiego rodzaju.
Albo też właściwie ta niemoralność. Są to czasy, kiedy publicznie, przez rządy przede wszystkim, przez obszary albo przez hierarchowie, po prostu same złe rzeczy są nie tylko tolerowane, ale zupełnie przyjęte jako normalne. Słynny jest ten czarny wiek Kościoła, X wiek, albo ten wiek po prostu, który bardzo dużo szkodził Kościołowi, właściwie ten wiek renesansu, kiedy właściwie bardzo dużo po prostu ludzi odchodzili od tego ideału. Ja muszę to skrócić, tylko to jest katechizm, więc trzeci cel Kościoła to jest po prostu, Chrystus powiedział, że jestem drogą, więc On ustanowił w ogóle hierarchię, tak zwany kościół nauczający, prowadzący, składają się z papieża, biskupów, kapłanów i też diakonów, właściwie, którzy mają za cel prowadzić wiernych drogą do nieba. I to jest rządzenie. Więc ci, którzy mają rolę rządzenia w kościele, mają władzę rządzenia, są szczególnie, że tak powiem, odpowiedzialni za to, kto właściwie, jak kierunek tego kościoła. Inni, oni są jakby oficerowie, a potem są szeregowcy, którzy idą za nim, co wiemy w każdej parafii, w każdej diecezji, prawda, i tak dalej. No i kiedy tutaj nastąpi właściwy kryzys, to wtedy, że jest kryzys w ogóle, tak mówi się, rządzenia duchowieństwa, kiedy właściwe duchowieństwo w wielkiej mierze na przykład straci swój ideał albo zdradzi swój ideał. To też miało miejsce często w obozu w historii Kościoła. Te ataki mogą być z zewnątrz podane. Tutaj w Polsce mamy bardzo piękny, wyraźny przykład tych ataków zewnętrznych, aby wprowadzić kryzys do Kościoła, prawda? To są te zewnętrzne ataki, które dzięki temu właściwie Kościół otrzymał zasługę przedmurza chrześcijaństwa z tego to powodu, że Polska w wybitny sposób stawiała opór właściwie tym atakom i właściwie stanowi jedną z najbardziej chlubnych punktów, najchlubnych kart historii całego Kościoła, prawda? Albo jeszcze w najnowszych czasach zewnętrzny wróg komunizmu z jednej strony, albo masonerii z drugiej strony, które postarają się niszczyć Kościół właściwie z różnych zewnętrznych przyczyn. Wewnętrzne ataki oczywiście nastąpią wtedy, jeśli sami członkowie Kościoła zdradzą albo stracą ich ideał. Proszę pamiętać, że bardzo dużo heretyków na początku zaczęli bardzo pobożnie w kościele, na przykład niejaki Marcin Luther, który był zakonnikiem świętego Augustyna, bardzo surowym, i potem zbaczał i właściwie prowadził bardzo dużo ludzi poza kościołem. Taki kryzys może być częściowy, czasem dotyka jeden zakon, jeden rejon, prawda? Są takie problemy właściwie w kościele, kiedy islam całą Afrykę Północną, to był straszny kryzys, kiedy całe chrześcijaństwo po prostu zostało praktycznie zniszczone. Wtedy w 8-9 wieku. Takie są. Albo kryzys może być całościowy, dotyczy cały kościół, co niestety nie często miało miejsce w kościele. Historii. A teraz twierdzimy, że obecny kryzys jest, ze słowami papieża Piusa XII, bezprzykładny. Najgorszy ze wszystkich, mówi święty Pius X, już na początku XX wieku, jakikolwiek miał. To oczywiście jest mocne. Chciałbym tutaj tylko bardzo krótko podkreślić i powiadomić, że to nie tylko papieże na początku XX wieku, a także ostatni papieże jednak po prostu bardzo wyraźnie piętnują ten kryzys, który jest straszliwy według nich. To Paweł VI, prawda, powiedział o tym samozniszczeniu Kościoła. To są bardzo mocne słowa. Tym szatana, który właściwie wchodził w Kościół, aby ten Kościół z wewnątrz po prostu rozbijać i niszczyć. Papież Jan Paweł II też niejednokrotnie mówi o tej milczącej apostazji, która rozsiewa się wszędzie, a obecny papież zwłaszcza pisał niemało książek i artykułów, gdzie właściwie bardzo, bardzo mocno właściwie przedstawia, w jakim strasznym stanie Kościół katolicki się znajduje. Mówi o że to jest łódź tonące, prawda, w burze tego świata. Mówi właściwie o zniszczeniu całych obszarów chrześcijaństwa i tak dalej.
tutaj, to te jego książki są znane, można ich kupić, prawda, w każdej chwili, w każdej księgarni, zamówić i widzieć, jak papież wiele, wiele setek stron poświęca temu właściwie, jaki straszliwy kryzys ze wszech miar w Kościele jest. Temu odpowiada również po prostu obecne, że tak powiem, obecny kształt, w którym znajduje się Kościół katolicki. Ten obecny kształt, w którym znajduje się Kościół teraz, to jest, można po prostu to wziąć ze różnych statystyk, można to wziąć ze różnych wypowiedzi owych hierarchów, aby tu twierdzić, że tu jest po prostu ogólny zanik wiary. Ten ogólny zanik wiary. I teraz pamiętajcie, chodzi nam o istocie Kościoła. Ta wiara, dla którego, właśnie dla której Kościół został w ogóle założony, aby ją zachować wiernie i rozpowszechnić, znajduje się w obecnym czasie w agonii, można powiedzieć. Papież obecny powiedział, że Francja, Holandia i różne kraje Europy straciły wiarę. Tej wiary już praktycznie nie ma. Ta wiara po prostu polega na tym, że przyjąć to objawienie Boże. Owszem, statystyki mówią, jest jeszcze cała masa tak zwanych katolików oczywiście, które mają po prostu metrykę sztu i tak dalej. Ale obszar tych, którzy rzeczywiście przyjmują bezwzględnie objawienie Chrystusa jako takie, bez dyskusji, jest bardzo mało. I statystyki tutaj mówią przerażająco. Od wiary katolickiej, moi drodzy, ja tylko to przedstawiam. Proszę po prostu tutaj zajrzeć w opublikowanych statystykach samej Stolicy Apostolskiej albo różnych episkopatów. Tam bardzo wyraźnie po prostu widać, że na przykład w Ameryce Południowej w ciągu 25 lat, od 70 do 95 roku, nie mówiąc teraz od ostatnich 16 lat, tego nie wiem, po prostu opuścił Kościół katolicki 68 milionów wiernych, które dołączyli albo do protestantyzmu i tak dalej. Będąc obecny kilkakrotnie w Stanach Zjednoczonych, mogłem rozmawiać z hierarchem, który ma wielkie stanowisko w diecezji New Mexico, to jest Stany Zjednoczone, Nowy Meksyk, z stolicą Albuquerque. Albuquerque, statystyki pokazują, 1963 roku 70% katolików. Tam jest dużo z pochodzenia meksykańskiego, dlatego Meksykanie wszyscy byli na początku katolicy. Obecnie w Albuquerque jest około 23% katolików, a około 70% ludzi po prostu z innych po prostu religii. Więc to są tylko takie malutkie rzeczy, to można sprawdzić w każdej chwili. Zanik wiary również u tych, i to jest bardzo godne uwagi, którzy być może są jeszcze gorliwymi, że tak powiem, ludźmi chodzącymi do kościoła, ale jednak po prostu stracili tą wiarę. I tutaj na przykład przerażające wiadomości ze Francji, kiedy 96% wszystkich praktykujących katolików uważa, że obecnie moralność kościoła, to znaczy wymogi moralne kościoła, nie są do przyjęcia, więc oni nie zastosują się do tego. Oczywiście chodzi tutaj o moralność małżeńską, chodzi tu o środkach antykoncepcyjnych i tak dalej. Oni bardzo wyraźnie to mówią, więc rozumiemy, że tutaj nastąpi coś takiego, że praktycznie wszyscy modlą się do Chrystusa, ale wymogi Chrystusa przez swój Kościół nie przyjmują. A to jest upadek wiary. W Niemczech po prostu żałosny stan, że około 90%, i to jest praktycznie ogólnie na całym świecie, ogromna liczba w ogóle nie wierzy w piekło, że to w ogóle istnieje, albo że właściwie może być ktoś w piekle. Nie wierzą bardzo dużo ludzi w obecność realną Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i tak dalej. Nie chcę tutaj was fatygować, tylko powiedzieć tak dalej. Nie chcę tutaj was fatygować, tylko powiedzieć, że ten zanik wiary jest tak mocny, że niektórzy hierarchowie, to nie my, mówią po prostu o tym, co Apokalipsa mówi, apostazja narodów. Apostazja całych narodów, o których mówi również Matka Najświętsza w La Salette i Fatimie, które pokazuje, że właściwie ludzie odchodzą od tego objawienia Bożego, które właściwie Pan Jezus nam dał i fabrykują sobie własną po prostu ideę religijną. Ja wierzę w to, chcę. Prawda? To mi pasuje, to przyjmuję, to mi nie pasuje, to nie przyjmuję.
To jest bardzo ważne. Tu jest zanik wiary. Zanik życia moralnego jest również przerażający. Tutaj właściwe pytanie, ilu ludzi na świecie jeszcze naprawdę trości się, aby właściwie zachować stan łaski uświęcającej. To znaczy, że oni naprawdę za nic w świecie nie chcą popełnić grzechu śmiertelnego. Chcą go uniknąć i walczą. I jeśli popełnili, mieli to nieszczęście, pójdą do spowiedzi. Zanik samych spowiedzi, a także po prostu swoboda ludzi, którzy żyją w grzechu, jakby zupełnie normalna rzecz i pożądana rzecz, zwłaszcza wśród tych młodych pokoleń, jest po prostu notoryczny. O tym przede wszystkim papieże po prostu mówią, kiedy widzą, że panuje właściwie ten duch materializmu. Ludzie są zupełnie skierowani ku światu i po prostu prawa Boże, przykazania Boże są dla nich już bardzo, bardzo po prostu dalece od ideału. I kryzys duchowieństwa jest również przerażający, pamiętając po prostu o ogromnej liczbie kapłanów, zakonników i zakonnic, którzy opuścili stan kapłański w ciągu po prostu ostatnich 35-40 lat, a także po prostu kryzys duchowieństwa, mówię to po prostu z wielkim żalem i z wielkim, że tak powiem, wstydem, że tak powiem, właściwie, że tutaj nastąpi bardzo wielkie, powiedzmy, wielka zmiana w duchowości przede wszystkim. Ideał kapłaństwa, aby być drugim Chrystusem, otacza całkowicie Chrystusowi. Ten ideał jest zakwestionowany przez ogromne prośby i pilnie po prostu wymogi, aby ten celibat właściwie zostawić. Mianowicie, że kapłani mogą żołożenić, prawda? I przede wszystkim życie kapłanów po prostu często, ja nie mówię zawsze, bardzo często jest powodem zgorszenia bardzo dużo wiernych, którzy dzięki temu, z powodu tego stracą wiarę i kontakt z Kościołem. Ogólnie biorąc, w Niemczech cały czas słyszą, albo w Francji, albo w Anglii, po prostu wiara tak, ale Kościół nie. Do tych ludzi tam nie idę. Ja mówię to z wielkim przerażeniem, bo taki jest kryzys. Diagnostyka, moi drodzy, pokazuje nam, że jeśli uważamy, organizm jest chory, to każdy dobry lekarz, mam nadzieję, będzie najpierw po prostu w swojej diagnostyce znaleźć po prostu historię tej choroby, jak w ogóle się to pojawiło. Potem spróbuje określić sedno, ognisko choroby tam, gdzie znajduje się po prostu niebezpieczny punkt. Jeśli jest chorym na sercu, no nie będziesz operować nóżki, prawda? To nie. To musisz po prostu sercem zajmować. I potem lekarz spróbuje znaleźć pewne środki zaradcze, o ile jest to możliwe. I stąd teraz pójdę do tego właściwie bardzo ważnego, najważniejszego punktu tego właściwie wykładu. Chciałbym po prostu wam przedstawić tą historię tej choroby. Najpierw musimy z pewnym przerażeniem zdać sobie sprawę, jeśli tak sytuacja jest, jeśli taki bezprzykładny kryzys, można powiedzieć, jest tutaj upadek życia kościelnego do tego stopnia, że właściwie to, co jeszcze w Polsce, a szczególnie w tych wschodnich częściach Polski jest bardzo widoczne, Kościół jako potęga, Kościół jako moralna moc, moralna obecność w kraju i tak dalej, w bardzo często różnych krajach zupełnie zniknęło. Tam po prostu Kościół jest agonizujący. Bardzo przerażające. La Salette jest, przecież każdy wie, to jest objawienie Matki Bożej. Odwiedziłem parafię z La Salette. To jest taki jakby tutaj powiat La Mure. I tam zwiedzałem po prostu kościół. Przyjął mnie proboszcz i powiedział mu, w mojej kościole, w mojej parafii jest 43 wieży. On powiedział, o, to jest piękna parafia, jeśli tyle kościoły budowały. A błąd. Ta parafia, gdzie pracuje jeszcze 3 księży, jest po prostu zgromadzeniem dawnych 44 parafii. Ten kapłan mi powie, że raz w roku zwiedza te różne kościoła i lamentuje do mnie, po prostu te kościoły ludzie nawet nie przychodzą wtedy, kiedy on przychodzi raz na roku. Mają takie nabożeństwa, ale powiedziesz, wiara tutaj znikła. Najstarsza córa kościoła, Francja. To jest jeden przykład wśród bardzo wielu. To samo podobne macie w Stanach, w Niemczech i tak dalej. A więc zobaczcie, ten kryzys potrzebuje po prostu teraz dogłębną analizę. Skąd to jest?
Jak jest to możliwe, że nastąpi jakiś czas, kiedy po prostu te piękne czasy, o których właściwie czytamy jeszcze w książkach historycznych, tak całkowicie zniknęły? Przecież 50 lat temu Polska po prostu, jeszcze nawet u Polski 30 lat temu, prawda, wszyscy patrzyli ze zagranicy na Polską, jak tutaj Polacy walczyli z komunizmem, jak tutaj oni po prostu modlili się. Jeszcze teraz jest ten podziw, kiedy widzimy te pielgrzymki właściwie do Jasnej Góry i tak dalej, jeśli na Zachodzie w ogóle tego wszystkiego już nie ma. Natomiast z drugiej strony my widzimy również właściwie to, co dawno było. Katolickie właściwie wioski. Kiedy ja przyjechałem do Polski pierwszy raz, to byłem zaskoczony. Majówki wszędzie, nabożeństwa majowe, nabożeństwa czerwcowe. Ja pytam teraz, najwięcej po prostu tych miejsc, tylko to zniknęło. To już praktycznie nie ma. Te wszystkie piękne pokazy po pobożności polskiego katolicyzmu w wielkiej mierze po prostu znikają. To są statystyki i to są po prostu wypowiedzi proboszczów, kapłanów, a nawet biskupów, prałatów, z którymi miał po prostu zaszczyt rozmawiać. Jeszcze przedwczoraj był u mnie ojciec franciszkanin, który jest bardzo blisko właściwie franciszkańskiego prowincjału w Krakowie. I ten franciszkanin mi opisał sytuację, w której oni są, po prostu aż nie chce mi się wierzyć. Ale skąd to wszystko jest? Otóż musimy o tym wiedzieć, że Pan Jezus Chrystus, i to jest bardzo ważne, aby w ogóle to rozumieć, co tutaj się dzieje, On, kiedy założył swój Kościół, On wtedy bardzo wyraźnie opisał nie przebieg historii tego Kościoła, bardzo mało o tym mówi. Każe, aby apostołowie poszli na cały świat i rozpowszechniają naukę Kościoła na całym świecie. Ale najwięcej mówi o tych ostatnich, po prostu ostatniej części życia Kościoła. Tutaj bardzo wyraźnie, bardzo często i Pan Jezus Chrystus, i apostołowie, i właściwie ewangeliści o tym mówią. A co mówią? I tak ojcowie Kościoła tak nam uczą. Kościół jest oblubienicą Chrystusa, więc oblubienica będzie miała podobne życie do swego oblubieńcy. A więc jak Pan Jezus Chrystus, On właściwie przyszedł na ten świat, najpierw życie ukryte. Tak istnieje też w pewnym sensie ukryte życie Kościoła. To jest ukryte życie łaski. I te początki. Pan Jezus Chrystus ma swoje życie publiczne. I to jest właściwie aktywność na płaszczyźnie publicznej. Szeroka działalność misyjna. Budowa struktur, instytucji kościelnych na całym świecie. Tak zwane Christianitas. Porządek chrześcijański świata. Życie publiczne osiągnęło niewątpliwie największe rozmiary w złotym wieku. Porządku chrześcijańskiego w cywilizowanym świecie. To jest ten złoty wiek budowania katedr, początków i uniwersytetów, niesamowitych po prostu rozwoju katolickich państw, katolickich obszarów i struktur. To jest ta piękny, złoty wiek Kościoła, prawda? Jednak potem, bardzo ważne, to są też prześladowania. Tak jak Kościół uczestniczy właściwie w działalności publicznej Pana Jezusa, też po prostu idzie za Nim do swej męki. Uczestniczy w cierpieniach Chrystusa. Jest wielka niedziela palmowa dla Kościoła, to są ten triumf, kiedy właściwie wszyscy są pod panowaniem Kościoła, a również jest po prostu ten czas męki, aż do Wielkiego Piątku łącznie. I teraz na końcu czasów bardzo wyraźnie jest obiecany triumf zmartwychwstania Kościołowi. Bardzo wyraźnie czytamy to w Piśmie Świętym. Jak Chrystusowi przeciwstawił się szatan i jego słudze, tak Kościół na świecie był, jest i będzie atakowany. I w nieustannej wojnie po prostu z szatanem, prawda, i z siłami piekła. I stąd właściwie historia całego świata do końca wieków. Bardzo piękne, można to czytać w magistralnym dziele świętego Augustyna o De Civitate Dei, o Państwie Bożym, ale może z innego punktu widzenia jeszcze historycznego, bardziej ze strony polskiego pisarza i wielkiego historyka Feliksa Konecznego, który właściwie to też bardzo pięknie w swoich właściwie książkach ujmuje. Tak właściwie cała ta wojna, cała historia świata jest budowaniem dwóch antagonistycznych państw. Państwo Boże, państwo światowe.
obu kościół, kościoła, która ma sięgać do krańca ziemi, rozpowszechnia się po prostu ta tyrania, ta szatana, albo to imperium zła, albo ten, można powiedzieć, cudzysłowie, antykościół. I teraz właściwie nastąpi to, co mówiliśmy. Oczywiście szatan i swoi słudzy cały czas działali. Prześladowania kościoła na początku, rozsiewanie różnych herezji i z wielkiej schizmy, z luteranizmu. Straszne momenty odpadku udziału chrześcijańskiego. Okresy zepsucia moralnego. Ale co mówi Pan Jezus Chrystus na tych ostatnich czasach świata, które mogą trwać bardzo długo? To są te tak zwane nowoczesne światy. I tutaj pozwólcie, abym wziął ten opis właściwie z Apokalipsy, gdzie właściwie święty Jan w Apokalipsie dosyć dokładnie opisuje z jednej strony ten obóz światłości, oto niewiasta, niewiasta obleczona słońcem, księżyc pod jej nogami i wokół jej głowy korona gwiazd 12. Naprzeciwko temu jest przedstawione działanie tak zwanej antytrójcy, mianowicie smoka, który teraz pojawia się i potem ku usłudze tego smoka mamy właściwie pierwszą i drugą bestię. I w taki sposób, i to proszę mnie wierzyć, to nie jest taka osobista teoria, to możecie czytać u ojców Kościoła, u doktorów Kościoła, zwłaszcza u świętego Tomasza z Akwinu, kiedy mówi o tych rzeczach i komentując otóż te właściwie te teksty Pisma Świętego. I teraz właściwie to wam powiem, abyśmy trochę rozumieli, skąd w ogóle ten kryzys, historyczna geneza tego kryzysu. I teraz można powiedzieć, po tym złotym okresie średniowiecza rozpoczynają się tak zwane nowe czasy, czasy renesansu, gdzie nagle po prostu coraz bardziej człowiek staje w centrum, centrum uwagi i ludzkie życie. To jest ten humanizm, prawda? I ta cała nowożytność. I teraz uwidacznia się ta obecność tej pierwszej bestii Apokalipsy. To jest właściwie nowożytny kres, ten nowoczesny czas. Co mówi święty Jan o tej pierwszej bestii? Są to po prostu władze mocne światowe, które właściwie prowadzą ludzi do oddania smokowi hołdu. Co to znaczy oddać smokowi hołd? Co ten smok, mianowicie starożytny, starodawny wąż powiedział? Powiedział tylko dwa słowa, w których wszystko się pod tym podsumuje. Powiedział najpierw do Pana Boga, nie będę służyć, więc właściwie odmowa, podporządkowanie się Bogu i Adamowi i Ewy powiedzieli, że będziecie jak Bóg, więc będziecie zastąpić Boga, będziecie sami jakby Bogiem. I dokładnie do tej ideologii uwielbienia człowieka, kultu człowieka i chęć niezależności człowieka od Boga prowadzą teraz te bestie. I mamy tutaj bardzo wyraźne, symboliczne daty, które każdy może po prostu sprawdzić, zobaczyć. Symboliczne daty, które rozwijają dokładnie to. Po pierwsze, mamy tutaj 1517 rok. Jest to moment, kiedy Marcin Luther rozpoczyna można powiedzieć, swój protestantyzm. Teraz nie chcę tutaj określić ta herezja protestantyzmu, ale przede wszystkim to, co w tym momencie naprawdę w głowie człowieka się robi. Co robił Luther naprawdę? Luther i jego protestantyzmu właściwie odrzuca Kościół, odrzuca autorytet zewnętrzny, zachowuje tylko sola scriptura, tylko samo Pismo Święte, a ja, indywiduum, ja, jednostka, ja, mój rozum, zaczyna po prostu czytać to, Duch Święty spadnie i teraz tłumaczę Pismo Święte i to wystarczy. Dlatego sola, tylko Pismo Święte. I w tym oto momencie nastąpi ten pierwszy subiektywizm. Człowiek nam już nie uznaje autorytetu obiektywnego. W tym momencie to ego, to własne ja jest niesamowite wywyższone. Człowieku, jesteś wielkim, ty jesteś autentycznym tłumaczem Pisma Świętego. Tak właściwie zaczyna protestantyzm. Oczywiście jeszcze wielu innych pięknych jeszcze pozostałości. Ale wnuczki protestantyzmu idą dalej.
Ten protestantyzm, ta zależność, to wywyższenie ludzkiego rozumu, który sam potrafi określić, co jest wiarą z czytaniem Pisma Świętego, uniezależnia się coraz bardziej. I nastąpi po prostu kolejne, 200 lat później, kolejna symboliczna data, co jest założeniem masonerii. Początek masonerii. To jest w tym momencie już pozostałości tych religijnych są usuwane, i tym momentem zaczyna po prostu teraz ta wielka, można powiedzieć, ten wielki triumf człowieka. Oczywiście symbolicznie przedstawiana przez deklarację praw człowieka i obywatela rewolucji francuskiej, która wyraźnie wymaza i wyrzuca prawa Boże, przykazania Boże. Tu człowiek po prostu jest teraz królem i panem. Symboliczne przedstawienie bogini rozumu w katedrze Notre Dame w Paryżu, usuwanie Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj oczywiście religia katolicka jest zjawiskiem prywatnym dla tych ludzi, a przede wszystkim najważniejsze tutaj nastąpi słynne hasło równość, braterstwo, prawda, i wolność, albo odwrotnie. Tutaj właściwie ta wolność człowieka, jako to życie ludzi razem po prostu na świecie, i tutaj nastąpią te wszystkie ideologie budowania raju na ziemi. Najważniejsze tutaj na świecie jest rozwój człowieka, jego dobrobyt, jego piękne życie, jego fajne po prostu obchodzenie, aby wszystko było dobrze, piękne. I zupełnie po prostu jak prywatną fantazją odrzucone sprawy wieczne, sprawy prawdy, bo tu nie ma żadnej prawdy, bo każdy może wierzyć co chce, o ile po prostu będzie grzeczny, prawda? I dalej, może szybko dalej iść, bo doprowadzi nas już do naszych czasów, jeszcze 200 lat później, mamy tutaj właściwie inną, bardzo wyraźną datę, kiedy powstanie ateistyczne państwo komunistyczne oparte o marksizm i o socjalizm. I tutaj już po prostu zupełne wyeliminowanie religii z publicznego, prywatnego życia, znaczy religii, definicja religii jako opium dla ludu. I teraz właściwie tutaj ten komunizm bardzo różnie pojawia się, od najsurowszego kształtu w Albanii, w Chinach, aż do takiego bardzo łagodnego. Ale nie o to chodzi w tej chwili. Przede wszystkim bardzo ważne jest, że tutaj widzimy po prostu dwa mocarstwa, które jakby ze wschodu i ze zachodu, właściwie jako klamrę, przedstawiają taki ideał. Oczywiście detale są zupełnie różne i czasem nawet sprzeczne, ale na gruncie to samo. Najważniejsze to jest twoje życie tutaj na ziemi, to jest ludzki po prostu życie i wyeliminowane jest po prostu jest postulat Pana Boga. I w tym momencie religia, Kościół, panowanie Chrystusa, Króla, objawienie Boże są albo zupełnie po prostu nieciekawe, albo nieinteresujące po prostu sprawy dla sakrystii i za zamkniętymi drzwiami, natomiast publiczne, powszechne życie jest wobec tego zupełnie, można powiedzieć, po prostu dominowane przez tak zwany laicyzm, albo przede wszystkim zupełną wolność i równość religijną. Każde na zewnątrz, religia tam nie istnieje. Nie ma tam żadnego objawienia Bożego i tego. Jaka była reakcja Kościoła w tym czasie, w tych czterech aż do po prostu połowy XX wieku reakcja? To jest niesamowite. Tutaj proszę czytać, jeśli możecie po prostu nabyć może te różne encykliki, cienkie po prostu teksty samych papieży, które reagują na te wszystkie zapisy. Natychmiast i jednoznacznie. Kiedykolwiek pojawiła się jakaś nowa odmiana ruchu destrukcji, magisterium Kościoła uroczyście ją potępiało, pokazując dokładnie skąd pochodzi, czym jest i do czego prowadzi. To jest ta długa lista tych wszystkich encyklik, dokumentów papieskich i potępienia od protestantyzmu aż do potępienia masonerii, komunizmu i narodowego socjalizmu. I wtedy po prostu to właściwie to wobec tej pierwszej bestii Kościół mocno właściwie wychodził i rozwijał się. Kiedy można powiedzieć, że ten antykościół, albo to imperium zła rozwijało się mocno, prawda, coraz bardziej różne kraje bez wiary, bez konstytucji katolickich, bez życia publicznego, Kościół wzmacniał się i stał się jak mur.
piękne czasy, te, można powiedzieć, święte relikwie tego, to pamiętają na pewno starsze osoby, osoby wśród was, albo ci, którzy zajmują się historią, kiedy właściwie komunizm atakował katolickie obszary Polski i tutaj Polacy za ich proboszczem i hierarchią stali mocno, prawda, i stawiali opór temu i chrześcijaństwo było naprawdę tutaj w Polsce kwitnące. To jeszcze teraz właściwie z tego Polska jeszcze korzysta, czego my na Zachodzie nie mieliśmy. A teraz nastąpi jednak coś nowego. Otóż w tym okresie, dokładnie w połowie XIX wieku, jeśli pozwólcie, nastąpi takie pierwsze objawy tej drugiej bestii. Ta druga bestia to jest opisana jako fałszywy prorok. I bardzo wyraźnie mówi Pismo Święte, jest jak, wygląda jak baranek Boży, więc jak Chrystus, ma zewnętrzny kształt Chrystusa, ale mówi jak smok. Jego nauka, jego przekazanie, to są właściwie rzeczy niezgodne z tym, co właściwie przychodzi od smoka. Jak to się stało? Bardzo krótko, już jestem za długo, ale muszę to też powiedzieć, XIX wiek, przychodzą po prostu nowe idee. Mianowicie katolicy, szczególnie we Francji, także w Stanach Zjednoczonych, ale zwłaszcza we Francji, czują się po prostu, no, że tak powiem, złe, prawda? Chcieli po prostu widzieć, że ta rewolucja francuska naprawdę wszystko porwała, a Kościół coraz mniej do powiedzenia miał. I wtedy po prostu tak zwany liberalny katolicyzm, tak nazywali się sami, mówili, chcieli po prostu ratować wpływ Kościoła w publicznym życiu. A oni mówiąc, przez negację, przez wojnę nie idziemy dalej. Musimy iść na kompromis. Na kompromis. Inaczej alienujemy się, zamykamy się w getcie. Stracimy swój wpływ na wiernych. I z tego powodu, zamiast trwać w oporze wobec liberalnych rządów i pod ich presją znikać z życia publicznego, no powinniśmy z porządkiem liberalnym się porozumieć. Porozumienie. Piękne hasło wtedy wypowiedziane, wolny Kościół w wolnym państwie, prawda? To jest wielkie hasło tych czasów. To znaczy, oni mówią, liberałowie, wy pozwalacie nam swobodnie działać w naszym zakresie. A my pogodzimy się z sekularyzacją i laicyzacją porządku publicznego. Będziemy w taki sposób właściwie zachować się tak, że wy szanujecie nas w prywatnym życiu, a my was w publicznym życiu. Co papieże na to powiedzieli? Prywatnie, w domu, w kościele jesteście katolikami, publicznie, w urzędach, w wojsku, w szkole liberałami. Papież po prostu jeden po drugim mówi, no przecież o co tu chodzi? To jest najgorsze, co można być. To jest, jak mówią papieże, szaleństwo, majaczenie. Zdemaskowali wtedy liberalny katolicyzm jako dwulicowość, schizofrenię, zdradę. Ponieważ jak możesz po prostu śpiewać w kościele Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie i potem pójdziesz do urzędu i musisz wszystkim innym, ja nie znam tego człowieka, zachowując się jakby tego Chrystusa nie było w publicznym życiu. To jest po prostu taka dwulicowość. I to papieże bardzo mocno potępili. Szczególnie papież Grzegorz XVI, Pius IX, Pius Leon XI. I teraz nastąpi to, co jest sedno tego, co właściwie miało miejsce. Otóż w drugiej połowie XIX wieku pojawi się ta druga bestia rzeczywiście. I ona właściwie, ci liberalni katolicy, skoro zostali potępiani przez papieży, teraz postanowili działać ostrożniej. Teraz mówili ci, musimy inaczej działać. Czy to byli ludzie infiltrowani, czy to byli po prostu masoni ukryci, czy to byli po prostu ludzie złej woli, czy nie, to nas nie obchodzi. Czy to byli ludzie dobrej woli i zaślepieni? Nie, to my nie możemy osądzać serca. Fakt jest, że oni tak działali. I tak postanowili, mówili, my zachowujemy na zewnątrz po prostu wierność. Powoli po prostu opanowywać cały Kościół, prawda? I przede wszystkim po prostu tak, że pozory zewnętrzne zachowujemy, a wewnątrz, w tajemnych, po prostu ukrytych pozycjach będziemy przedstawiać to naszą nową naukę. Naszą moderną naukę i ta nauka, albo ta ideologia nazywa się modernizm. Prawda? I tutaj ten fałszy prorok wygląda jak baranek, mówi jak smok. I co się stało? I teraz właściwie ten nowy ruch modernizmu
właściwie najpierw to Święty Pius X w swojej encyklice, kiedy to odkrywa, mówi, że to jest po prostu najgorszy atak, który miał kiedykolwiek na świecie. W tym momencie, jak to ma być? Oni nie chcieli już opuszczać Kościół jak dawni heretycy, ale zmienić wewnątrz. A w jaki sposób to robić? Oni chcieli po prostu wszystko zmienić. Zachować słowa, ale zmienić treść. Zachować zewnętrzne akty, zewnętrzne czynności, ale zmienić znaczenie tego wszystkiego. Idea takiego nowego, modernego Kościoła katolickiego miał właściwie według tych życzeń taki Kościół otwarty, uspółcześniony, współczesny, dopasowany do współczesnych potrzeb, prawda? Rzekomo według najnowszych osiągnięć ludzkiego geniuszu, pogodzony z liberalnym światem, otwarty, tolerancyjny, dialogujący, pluralistyczny, demokratyczny, zaangażowany w budowę, po prostu budowę nowego, nowego dobrego świata, przede wszystkim po prostu jako dobry przykład wszystkim, że musimy się zjednoczyć i stanowić jakby nowy kształt, novus ordo mundi, nowy właściwy kształt religijności, gdzie mieszczą się wszyscy wierni, wierzący w Boga i w ten sposób nastąpi właściwy pokój na świecie i tak dalej. Tak oni właściwie mówią. I teraz ta ideologia jest bardzo ważna. Ona jest tutaj bardzo krótko i zwięzłe w tej encyklice przedstawiona. Ona wyraża się między innymi w takiej tezy. Miarodajny dla nich jest tylko ludzki rozum. I tutaj pójdziemy do ideologii masońskiej. Ludzki rozum bada wszystkie zjawiska religijne. Religia nie jest objawiona człowiekowi od Boga, mówią, tylko jest odbiciem stanów świadomości, podświadomości samego człowieka. Religia, po prostu uczucie religijne każdy ma, to jest fakt. I te uczucia religijne pochodzą po prostu z jakiejś intuicji. Albo tremendum, burza, wielkie ciężenie ziemi i to jest wielkie po prostu drżenie, a to jest takie poczęcie Boga jako straszliwe. Albo fascinozum, fascynujące po prostu piękne widoki po prostu świata. Stąd pochodzą właściwie te doświadczenia i okoliczności zewnętrzne, mówią moderniści, klimat, mentalność, historyczne wydarzenia. I człowiek znajduje w sobie pragnienie tego bytu absolutnego. Wyobraża go sobie, myśli o nim, prawda? I w momencie, kiedy rozważa to wszystko, i wtedy po prostu nastąpi jakiś geniusz religijny. I ten geniusz odpracuje to w prawdziwą doktrynę. Owi religijni geniusze przekazują swoje religijne doświadczenia innym ludziom. Ci przyjmują te wizje i tak powstają religie na całym świecie. Jednym z tych geniuszów był Buda, inny Mahomet, inny Chrystus, prawda? Oczywiście w tym momencie chrześcijańsko to jest piękny po prostu wyraz religijnego geniusza Chrystusa, ale oczywiście to jest coś co ludzkie, subiektywne, uczuciowe i oczywiście zmienne. Sposób działania modernizmu jest w historii walki z Kościołem czymś nowym. Do chwili pojawienia się modernizmu heretycy otwarcie opuszczali Kościół, walczyli z nim z zewnątrz. Moderniści starają się działać wewnątrz Kościoła przez tajemne koła i dwulicowe zachowanie. I dlatego było tak trudno się przed ich destrukcyjną działalnością bronić. I dlatego Kościół zawdzięcza, powtarzam, potępienie modernizmu świętemu Piusowi X, który w tej encyklice przedstawi i potępi modernizm jako wyrazisty system heretyckich tez. I wszyscy jego następcy, szczególnie Pius XI, XII, potępili tę herezję. I oni właściwie, i tutaj te wszystkie inne problemy, że wszystko zmieni się w Kościele i oczywiście dla modernizmu wszystkie religie są równe, bo z podświadomości, więc masz szanować religijność drugiego jako objaw jego religijności. Przy tym oczywiście wolność religijna dla wszystkich i budowanie po prostu wielkiego jakiegoś świata pod okiem nieznanego bytu absolutnego, tych, którzy wierzą w to byt absolutny i wtedy nastąpi pokój na świecie. Tak właściwie mówią. I więc papieskie te działania, tutaj mamy znowu szereg bardzo wielkich, wspaniałych encyklik. Pius XI, który ustanowił święty Chrystusa Króla, w encyklice Chrystusa Króla również potępi bardzo wyraźnie te zabiegi modernistów, którzy chcą odbierać Chrystusowi koronę. A ta
także po prostu, kiedy nastąpi ten sam, ta sama idea z punktu widzenia kontaktu różnych religii, tak zwany ruch ekumeniczny, to wtedy Pius XI w swojej encyklice Mortalium Animos bardzo wyraźnie pokazuje, że to jest kolejny wybryk tego modernizmu potępionego, który jakby wszystkim religiom właściwie daje pewne prawa i mówi po prostu, wszystkie religie, szczególnie chrześcijańskie, są w pewnym sensie prawdziwe i wszystkie po prostu prowadzą po prostu człowieka do zbawienia. Ważne jest dla nas, abyśmy się to przytokadali, trochę powierzchowne to podsumowałem. Zaraz jeszcze jedno słówko na ten temat. W każdym bądź razie to jest ważne. Pius XII jako ostatni papież antymodernistyczny jeszcze raz bardzo mocno właściwie te problemy, te trudności właściwie potępił. Przede wszystkim, kiedy pojawił się tak zwany neomodernizm. I teraz nastąpi to, co Pan Jezus Chrystus, można powiedzieć, zapowiadał jako ten wielki piątek Kościoła. Tutaj widzimy, że właściwie to staranie tych wszystkich modernistów było przedstawić zupełnie nowe obraz religijności chrześcijańskiej i w ogóle Kościoła. Nie udało im się. Zostali połamowani przez tych wybitnych papieży. A teraz nastąpi właściwie nowe czasy. Po śmierci Piusa XII wstąpił na tron papieski człowiek, który nie chciał albo nie potrafił zrozumieć, jakim wielkim niebezpieczeństwem dla Kościoła jest modernizm. Kiedy papież Pius XII trochę wcześniej jeszcze po prostu badał, czym są ci najbardziej niebezpieczne elementy, którzy właściwie rozsiewają tą ideologię modernizmu w Kościele, to wszystkich ich potępił i zabronił im działanie. To było nazwiska, które bardzo dobrze znamy. Ich wielki mistrz był francuski jezuita Pierre Teilhard de Chardin, a potem jego uczeń Henri de Lubac, Yves Congar, w Ameryce John Courtney Murray, w Niemczech Karl Rahner, w Holandii Edward Schillebeck i jeszcze cały szereg innych. Oni zostali wszyscy potępieni przez Piusa XII jako po prostu prowadzący ludzi do odstępstwa od wiary. Otóż nastąpi coś niesamowitego. Papież Jan XXIII powołał więc i zainicjował po prostu Sobór Watykański II. Ten Sobór Watykański II według niego miał po prostu być wielką odpowiedzią na Kościoła na tego nowoczesne czasy. I teraz właściwie pierwsza rzecz, która miała miejsce, było te obrady przedsoborowe. Otóż dwie rzeczy. Najpierw była ogromna praca tych wszystkich komisji przygotowawczych, którzy przygotowali, nie wiem, około 20 tekstów, tak zwanych schemata, które są wspaniałym wyrazem właściwie nauki Kościoła i odpowiedzią. W tych, może nawet więcej niż nie pamiętam, to miało być dekrety Soboru Watykańskiego II. Te dekrety, te schematy zostały zbierane z wota, z życzenia wszystkich biskupów na całym świecie. Zgromadzili te wota, aby z tego po prostu opracować właściwie te teksty soboru. W tych wotach na przykład było postulat bardzo wielu biskupów, aby został podczas Soboru Watykańskiego II ogłoszony nowy dogmat Matki Bożej Pośredniczki Wszystkich Łask oraz Matki Bożej Współodkupicielki. Został przedstawiony szczególnie przez kardynała tutaj Wyszyńskiego i innych bardzo wyraźne po prostu potępienie obecnego nowoczesnego komunizmu. Został przedstawiony przez biskupów Ameryki Południowej bardzo wyraźnie, że tak powiem, opis masonerii i potępienia masonerii działającej w obecnych czasach i tak dalej. I w tym oto momencie nastąpi teraz ten sobor. W tym samym czasie przygotowania soboru nastąpił tak zwana rehabilitacja tych owych wcześniej potępionych teologów. Ci teolodzy wracali i stali się ekspertami po prostu małej grupy biskupów. Ci, właściwie ci biskupi, szczególnie skupione we Francji, w Niemczech, Ren, bo jest taki symboliczna rzeka, która wpada w Tybr, to jest właściwie książka, która opisuje właściwie całe obrady Soboru Watykańskiego II. Więc nazywają, że Allianz Renu, to są właściwie biskupi, które tych krajów tam nad Renem. I oni po prostu obradowali również. Otóż nastąpi początek Soboru Watykańskiego II
I w pierwszym obradzie, po prostu pierwszych 15 dni, przedstawiono te schematy. Wielki krzyk oburzenia pod okiem wszystkich mass mediów całego świata, którzy wiadomo w jakich rękach są. Właściwie wielki krzyk oburzenia, a przecież nie przyszliśmy tutaj na sobór, aby te stare historie znowu po prostu odnowić i znowu tak zaklepać. To znamy już na pamięć. Kościół według życzeń Ojca Świętego ma być otwarty ku nowoczesnego ojczyznego świata, ma być odpowiedzią na obecnych wymogów nowoczesnego człowieka i musimy dopasować Kościół do nowoczesnych wymóg. I dlatego obradowano i z pozwoleniem papieża po prostu wszystkie te dokumenty przekreślone. Wszyscy zostali po prostu wyrzuceni z wyjątkiem jednego dokumentu. Sobór Watykański II po 15 dniach był bezrobotny. Nie było żadnego dokumentu, choć ten pierwszy, który był najmniej opracowany na temat liturgii. 6 dni później, albo 5 dni później, wszyscy ojcowie soboru mieli dokumentacją przygotowanych innych schematów, które zostali przygotowani gdzieś potajemnie, nie wiedząc przez kogoś, zupełnie inni niż ci, którzy po prostu na końcu zostali rzeczywiście przedstawione i przyjęte mniej więcej przez obecny kształt Soboru Watykańskiego II. Co tu ma miejsce? Te dokumenty zostały opracowane przez owych potępionych, właściwie wcześniej ekspertów, teraz wielkimi ekspertami Soboru Watykańskiego II, którzy mieli największą rolę w tym soborze. Sobór Watykański był po prostu kryminał pod tym względem, że tutaj ogromna wojna starczyła, że między mniejszością tradycyjną, skupioną w Cetus Internationalis Patrum, 250 kardynałów, biskupów, do których częściowo należał, powtarzam, też kardynał Wyszyński. Inni, po prostu była taka grupa, ta Alianza Renu. I tutaj wielką rolą, oczywiście decydującą, miał papież Paweł VI, który właściwie po Janu XXIII stał się papieżem, który praktycznie zmusiał obecnych ojców soboru, aby na końcu właściwie po różnych obradach, poprawkach i dalej przyjęli obecny kształt dekretów soboru. Dlaczego ten sobór jest tak ważny? Bo to jest sedno kryzysu. W tym soborze z Watykańskim II znajdują się 16 dekretów. Te 16 dekrety, jak jeden z naszych księży powiedział, to jest po prostu taki ogród, gdzie jest bardzo dużo tekstów, bardzo dużo pięknych rozważań, bardzo długich po prostu przypomnień katechetycznych. Można powiedzieć, że to aż 80% tekstów tego soboru są pięknym po prostu takim przedstawieniem różnych po prostu tekstów Kościoła katolickiego i katechizmu przypomnięciem. Ale te teksty nikt nie zna praktycznie, i nie są interesujące. Pozostałe 20%, a zwłaszcza 4 albo 5 tych dekretów, właściwie stanowiły istną bombą zegarową, gdzie umieszczone teksty, które rzeczywiście zaraz po soborze wybuchły. I te teksty stanowiły po prostu przyczyną całkowitej zmiany, które miało miejsce w Kościele po soborze Watykańskim II. Jakie to teksty są? To są teksty, które przede wszystkim przedstawiły następujące ważne, nowe po prostu ideologie, że tak powiem, albo nowe punkty. Pierwszy nowy punkt jest, że tak powiem, punkt na temat wolności religijnej. Ta wolność religijna, de dignitate humana, przedstawiona jest po prostu inaczej niż dotychczas. To, co wcześniej papieże potępili, że nie ma po prostu swobody wybierania każdego, jak chce religia, jak mu pokazuje. To jest po prostu istotą deklaracji praw człowieka i jest istotą ideologii masonerii. To jest ta słynna, właściwie rewolucyjna wolność, liberty. I w ten sposób, moi drodzy, to jest bardzo ważne, właściwie to, co tutaj jest umieszczone, pewne teksty są tutaj jeszcze katolickie, ale zaraz potem znajdują się odwrotne teksty, które bardzo wyraźnie postulują. Teraz już nie jest tak, jak dotychczas. Nie można kogoś zmusić, aby przyjąć wiarę katolicką. Zgadza się. Ale tym razem jest to zupełne. Każdy ma prawo wyznawać prywatnie i publicznie wyznanie, które mu pasuje i nikt nie może tutaj nic powiedzieć. Otóż do tej pory Kościół miał odwrotną naukę na temat
powszechniego i społecznego opanowania Chrystusa Króla. I ta nauka została jeszcze mocno potwierdzona przez encyklikę Piusa XI, właściwie Quas Primas. I tam piszą wszyscy papieże dotychczasowe, prawdziwie Pan Jezus Chrystus jest królem wszystkich, nie tylko jednostek. Do Niego należą narody, do Niego należą państwa. I wszyscy państwa mają moralny obowiązek przyjąć objawienie Chrystusa, który jest ich królem, ich zbawicielem, ich stworzycielem. Więc jeśli katolickie, jeśli państwo jest katolickie, jeśli ludzie są katolikami, to jest oczywiste, że oni popierają po prostu Kościół, popierają porządek publiczny Kościoła, popierają po prostu, że nauka Pana Jezusa Chrystusa i moralne życie Pana Jezusa Chrystusa i Jego Kościół są przedstawione w całym kraju, jak na przykład w katolickiej Polsce. A co zrobić z innymi inowiercami? Oczywiście nie można ich zmuszać stać się katolikami, ale też nie wolno ich popierać. Nie wolno z podatków wziąć i budować im meczety albo zbiory. Nie wolno po prostu legalizować ich rzeczy. Nie wolno im pozwalać, aby publicznie po prostu robili właściwie swoje misje i zachęcali szczególnie dzieci po prostu na przyjęcie tych po prostu sekciarskich, fałszywych rzeczy. Taka była nauka Kościoła. A teraz zostało to zmienione. I w imię tej wolności religijnej ostatnie katolickie państwa zostało zmuszone po prostu przekreślić to, co było katolickie, że jest to katolickie państwo. Ostatnie takie katolickie państwa było w Hiszpanii, prawda, i także w różnych kantonach Szwajcarii. Drugi wielki po prostu zamach, który znajduje się w tych tekstach soborów, to jest właściwie ekumenizm. Ekumenizm znajduje się albo kontakt z innymi religiami, niechrześcijańskimi, stanowi treść dwóch dekretów w Soborze Watykańskim II. I tutaj jest jeszcze bardziej wyraźny po prostu rozdźwięk między magisterium wcześniejszym a teraźniejszym. Wcześniej wszyscy papieże mówili, jedynie Kościół katolicki jest pyli, jedynie Kościół katolicki jest prawdziwym, i jeśli mamy do czynienia z innymi religiami, to wtedy po prostu misjasz pójdzie do ludzi, aby im powiedzieć, mój drogi, błądzisz. Nawróć się do Pana Boga swojego, zresztą to jest zgodnie z rozkazem Chrystusem, idźcie na was, nawracajcie. Więc do tej pory stosunek do wszystkich niekatolickich religii było postaranie ich nawrócenia i ich prowadzić znowu z powrotem do Kościoła katolickiego. A teraz po prostu ten ekumenizm zupełnie inaczej przedstawi to. Otóż właściwie o nawrócenie nie ma mowy. Zamiast tego nastąpi ten to słowo dialog i znalezienie takiego wspólnego języka i takiego wspólnej płaszczyzny, kiedy możemy się spotkać. Te różnice po prostu będziemy jakoś tam to zostawić, będziemy na tym dyskutować, a na razie będziemy to właściwie praktykować to wspólne. To jest bardzo właściwie sprzeczne z wiarą katolicką, ponieważ tutaj nastąpi niesamowita zdrada. Wyobraźmy sobie, mamy do czynienia bardzo konkretnie po prostu tutaj w tym obszarze z prawosławnymi. Pamiętam o rycerzu niepokalanym z latów 30., kiedy święty Maksymilian Kolbe bardzo wyraźnie, bardzo mocno po prostu przedstawi, na czym polega ten właściwie ten schizmatycki, ta schizmatycka prawosławia. Jak to jest po prostu, jakie różnice są, aby postarać się i on woła o modlitwę i o starania i przede wszystkim o wszystko, aby tych ludzi do wiary katolickiej, do jedynej prawdy po prostu nawrócić, aby nie pozostali w ich błędach. Otóż w tym oto momencie właściwie nastąpi zupełnie inaczej. Jest to rozczany Kościół i praktycznie według oficjalnych dokumentów Watykanu posoborowych nawet nie wolno po prostu tutaj starać się o ich nawrócenia. Nazywa się to prozelityzm. Jeszcze bardziej, jeśli myślimy na przykład o protestantyzmie. Jak to jest możliwe dla katolika? Wyobraźmy sobie, katolik ma po prostu wielki szacunek, wielką miłość do Matki Bożej, która jest naszą matką, która jest pośredniczką łask, która jest ta, która po prostu według świętego Maksymiliana jest drogą i jej objawień tymi drogą, która prowadzi nas do Boga, przez Marię do Chrystusa. Oto protestantyzm to neguje. Dla nich Maria najczęściej jest taka zwykła kobieta, jeśli nie gorzej. I nie chcą po prostu słyszeć o ich maryjności. I wyrzucają i szkaplerz, i różaniec, i wszystkie te nabożeństwa maryjne. To jest bardzo wielka różnica.
Jeśli teraz stosunek do protestantyzmu już jest taki dialog, to wtedy to, co nas łączy, to jest Chrystus. A wtedy ja muszę się zachować wobec Niego, jakby Marii nie było. Jakby ona nie miałaby żadnej roli, bo mój drogi protestant tego nie uważa. Jeszcze gorzej, jeśli chodzi po prostu o stosunek do innych religii niechrześcijańskich, na przykład judaizmu. Otóż deklaracja Nostra Aetate, jeden z tych dekretów wobec judaizmu, po prostu postuluje niesamowite po prostu rzeczy do tej czas absolutnie niesłychane. Wynikiem tych właściwie zabiegów jest zwiedzanie samej głowy kościoła po prostu w synagogach, co nigdy nie miało miejsca do tej pory. A nie tylko to, ale język, który tam jest używany, jest po prostu zupełnie sprzeczny z tym, co właściwie Kościół podczas 2000 lat powiedział. A mianowicie wyrażone w modlitwach Wielkiego Piątku podczas 2000 lat Kościół prosi o nawrócenie po prostu tych biednych Żydów, właściwie, którzy właściwie tak negują Pana Jezusa Chrystusa. Całkowicie. Otóż do tej pory słyszymy nieustannie z ust najwyższych pasterzy, kardynałów, mówią, my już nie chcemy nawrócić Żydów. Tak, to jest koniec. Nie ma tego wszystkiego. I to trwa teraz od 40 lat. Więc to jest zupełnie sprzeczne z tym, co do tej pory Kościół robi. Kościół jest misyjny. Kościół chce po prostu, aby ludzie poznali tego, to jedyne objawienie Boże i wycofali się od tych wszystkich błędów. Nie, mówimy do Żydów, nie czekamy na innego po prostu nowego jeszcze Mesjasza. Nasz Mesjasz jest tylko Chrystus, do którego musicie się wrócić. Nie mówimy do protestantów, nie po prostu to, co wy myślicie. Nie ma trzech sakramentów, jest ich siedmiu i nie ma po prostu takiego bezpośrednio tego Chrystusa i nie ma roli Matki Bożej i wielu innych rzeczy. I w dalszym ciągu nastąpi jeszcze ten trzeci punkt i to jest właściwie tak zwany kolegializm albo demokratyzacja Kościoła. Otóż właściwie, aby prowadzić te wszystkie nowinki, można powiedzieć, pozoborowe, trzeba było zmienić strukturę. Do tej pory struktura była czysto monarchiczna. Papież dla całego Kościoła, biskup dla swej diecezji i potem pod nim właściwie jego struktura kapłani i proboszczowie i tak dalej. I teraz jest zupełna zmiana. Papież otacza się swoją radą, synod, potem po prostu biskupi stracą ich zależność i są wprowadzone w wszechmogące, wszechpraktycznie władne konferencje episkopatu, która ta konferencja decyduje o wszystkim i to demokratycznie. Tak samo w niższym szczeblu decyduje praktycznie o życiu w parafiach, bardzo wielu na świecie już nie proboszcz, ale rada parafialna. I stąd właściwie nastąpi ta demokratyzacja. Jeśli tutaj po prostu przegłosują biskupi na przykład w Ameryce Południowej, my przyjmujemy po prostu te nowinki, jeden poszczególny biskup nie ma mowy, jeśli wyraża sprzeciw, jest po prostu wyrzucony na po prostu emeryturę i kończy się jego mandat. Tak właściwie zostało to zrobione. I najgorsze ze wszystkich, wybaczcie, jeszcze nie koniec, to jest właściwie to, co w ostatnim dekrecie Gaudium et Spes jest bardzo wyraźnie przedstawione, to jest ten kult człowieka. Kult człowieka, jako rozumiecie, to jest bardzo ważne, aby odtąd to wszystko zostało prowadzone jako tak. Kościół zawsze żył tym, być może starsze osoby pamiętają, kiedy misjonarze, kapucyni, jezuici przyszli do parafii z wielkim krzyżem misyjnym, na którym był napisany zbaw swoją duszą, ratuj swoją duszą. I wtedy była mowa o piekle, o niebie, o zbawieniu dusz, o czyśćcu, o zadośćuczynieniu za grzechy. I przede wszystkim o tym, że człowieku, ty jesteś tutaj na ziemi tylko parę lat i potem wieczność cała. To jest życie człowieka na ziemi. Taki krótki okres. I w tym krótkim okresie możesz albo zbawić swoją duszę, albo potępić się, albo niebo, albo piekło. I w tym oto momencie są dwie możliwości. Masz po prostu ten krótki czas. Pan Bóg tobie daje łaski, daje prawdę, wszystko. Misjonarze na całym świecie mówią do ludzi, zbaw swoją duszę. Niedługo żyjesz na ziemi, albo potem wieczność cała. Bądź po prostu tym, który przyjmuje jednego prawdziwego Boga, który właściwie obiecuje nam prawdziwe szczęście. To jest Ewangelium, ta dobra nowina.
albo piekło, jeśli nie chcesz. Stąd właściwie ta wielka, ten wielki entuzjazm wszystkich świętych, czytaj żywot każdego świętego, które właściwie rozpoczyna z niepardonalną walką ze złem, wyrzuca to zło z pomocą Chrystusa i nabywa cnotę i uświęca się i robi niesamowite piękne rzeczy na świecie. Zawsze mam przed oczyma mojego ulubionego świętego Maksymiliana, prawda? Który taki gruźlik, który ciągle umierający, właściwie robił takie niesamowite rzeczy w takim krótkim czasie. Dla Pana Boga, święty, prawda? To jest właściwie ten ideał. Żyli dla nieba i robili najwięcej na ziemi. Otóż teraz Sobor Watykański II i te wszystkie teksty mówią o jedności rodzaju ludzkiego, o budowaniu lepszego świata. Wszystkie te teksty już słyszeliśmy wcześniej. One wychodzą bardzo wyraźnie z jednego samego źródła. I to tym źródłem jest masoneria. I w ogóle masoneria o tym wszystkim nic nie ukrywa. Mówią bardzo wyraźnie. Ekumenizm dorodziło się w naszych głowach. Liberalizm, wolność religii w naszych głowach. Gaudium et Spes, to znasz po prostu, to znasz dokument, mówią. Prawda? I to jest po prostu straszliwe. I teraz rozumiecie. Po Soborze Watykańskim II wszystko zostało zmienione według tych poruszanych po prostu kategorii. A teraz wyobraźcie sobie, jeśli wszystko się zmieni. No co? Liturgia. Zostało po prostu ten rytm się świętej, który był orientowany ku temu, aby człowiek miał tutaj przyjąć Pana Jezusa Chrystusa, odwiecznego Pana i Boga i Króla, z największym po prostu przyjęciem na klęcząco przyjąć Go, uświęcić się, prosić nieustannie o przebaczenie za swoje grzechy, o siłę, aby walczyć ze złem, z fałszywym. I przedstawiono mu podczas mszy świętej cała katolicka prawda. I przede wszystkim ta, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem i te wszystkie łaski przychodzą z Jego krzyża, z Jego wszystkich ran i przebitego serca. I nie ma innej. Kościół tam, tradycyjny ustrój mszy świętej, całkowicie żyje dla nieba i walczy z piekłem. Żyje dla Chrystusa, walczy z diabłem. Żyje dla Matki Bożej i walczy ze wszystkimi po prostu herezjami. I tutaj nastąpi właściwie też zmiana ducha kapłaństwa, zmiana ducha rodziny, zmiana wychowania dzieci, zmiana wychowania nowych przyszłych kleryków, zmiana wszystkich reguł zakonnych na całym świecie. To wszystko zostało gruntownie zmienione, ponieważ trzeba było prowadzić osiągnięcia Soboru Watykańskiego II. Nastąpił to i w 1970 roku papież Paweł VI po prostu mówi o samozniszczeniu Kościoła. Zamiast po prostu spodziewane wiosna Kościoła, nastąpiła największa po prostu największy ten kryzys, o którym obecni papieże po prostu mówią. I teraz przedstawiłem wam tak samo historię, tak samo sedno tego kryzysu. I jeszcze mam 3 minuty, bo chciałem już wcześniej kończyć i wybaczcie mi, że tak się rozkręciłem, jak się mówi, ale proszę też uważać, że to jest temat rzeka i z góry powiem, że oczywiście poruszyłem tu, tam jakieś malutkie po prostu sprawy, ale jak najbardziej trzeba było to wszystko rozwijać w osobistych po prostu, można powiedzieć, zagadnieniach. Co to jest dokładnie ekumenizm, wolność religijna, sytuacja właściwie objawień Matki Bożej co do kryzysu w Kościele przede wszystkim, i te wszystkie tematy. Nowa liturgia w przeciwności do starej i tak dalej. Ale przede wszystkim kończę po prostu z tymi środkami zaradczymi. Środek zaradczy oczywiście po prostu polega na tym, abyśmy znowu zachowali Panu Jezusowi wierność. Czy to tyle? Abyśmy odchodzili od ideologii, które bardzo wyraźnie nie tylko są inne, nowe. Sobór Watykański II w swoich dekretach używa to słowo nowy, w tym sensie niebywały, nowy jak dotychczas nie było, 220 razy. Otóż nie te nowinki nas interesują i pomagają, nie tylko, że są nowe, ale też są przede wszystkim sprzeczne, wyraźnie sprzeczne z tym, co Kościół katolicki podczas 2000 lat przez wszystkich 260 poprzednich papieży, przez wszystkich świętych, bez żadnego wyjątku, przez wszystkich ojców i torów Kościoła uczyło. Więc jeśli tutaj znajduje się taki moment, że właściwie teraz wszystko jest inaczej, odwrotnie, to właściwie Kościół, który ma przecież nie tylko ostatnie po prostu 50 lat, albo 2000 lat, nastąpi dla młodego człowieka, który na przykład
pójdę ewangelizować pogan albo protestantów w Łotwie albo Estonii. Przychodzą estońscy, właściwie estończycy, pójdą do mnie, ja im przedstawiam, ale zaraz, proszę księdza, tutaj po prostu mam to, a tutaj mam to. No przecież to jest zupełnie sprzeczne. No siedz na komputerze, prawda? I komputer, praca na komputerze wymaga chociażby jedną rzecz, logikę. Jeśli mylisz się i mogło być jakiś swetem, to wszystko niszczyć, ale pokazuje po prostu słowo error. A? Koniec historii, musisz na nowo zaczynać twoją pracę. Musisz być logiczny. I tutaj też. Nie może być tak, że istnieje to tutaj zupełne zmaganie, zupełna sprzeczność między tym, podczas 2000 lat, jako niezmienna nauka Kościoła, nie zmieni życie Kościoła i teraz zupełnie coś innego. Ale dodatkowo, jeśli to coś innego byłby jeszcze coś pięknego, ale to jest wypożyczone nie ze źródeł, że tak powiem, pięknych i dobrych, ale ze źródeł najgorszych wrogów Kościoła. I stąd rozumiemy, że teraz możemy mówić o tym Wielkim Piątku, kiedy to właściwie wygląda jak poranek, mówi jak smok. I wyniki są te, że właściwie ludzie teraz żyją według dwóch zasad. Będziecie jak Bóg. Każdy uważa, że za Boga, w tym sensie, że robi co chce. Bo tylko Bóg może robić, co chce. Rób ta, co chce, tak ktoś tu powiedział, nie? A z drugiej strony, właściwie tak samo, wybór wiary, to co chcę wierzyć, to jest moja sprawa. Będziecie jak Bóg, właściwie. I druga rzecz, nie będę Bogu służyć. Mnie interesuje moje zachcianki. Mnie interesuje urlop, moje pieniądze i moje sprawy. I to temu na tym ołtarzu ofiaruję chętnie wszystkie przykazania Boże, które mnie akurat nie interesują. I tu jest po prostu opis obecnego świata w całości. Wybaczcie, że tak okropny jest. Więc na czym polega już chodzi zaradcze? Nic nowego, nic specjalnego. Tylko wracać do duchowości wszystkich świętych. Wracać do nauki Kościoła katolickiego podczas 2000 lat przekazanych przez wszystkich świętych papieży, przez wszystkich świętych pańskich, przez wszystkich doktorów i ojców. Czytamy świętego Tomasza, wielkiego doktora Kościoła. Czytamy i naśladujemy świętego Maksymiliana, co on robił. I nagle znajdujemy się właściwie nagle w sprzeczności z tym, co się dzieje dzisiaj, ale też po prostu nagle wszystko się trzyma. Wszystko jest znowu logiczne. To jest właściwie ten skarb tej nauki Kościoła i tej drogi, która prowadzi do Boga. A przede wszystkim, co na końcu powiedziałem, moi drodzy, przecież chodzi o to, że i w obecnym czasie musimy zbawić naszą biedną duszą. A jeśli w obecnym czasie zapominamy tym, że jest albo niebo i piekło, jeśli po prostu dostojnicy Kościoła, profesorowie śmiało mogą głosić, praktycznie powszechnie wszyscy idą do nieba, piekła w ogóle nie ma i jeśli jest, nie ma nikogo w tym, to nikt nie będzie poważnie tego traktować, rzeczywiście. Jeśli podczas 30 lat nie ma mowy o tym wszystkim, to wtedy jest katastrofa, ludzie o tym zapominają. Zapominają, że trzeba odbywać podczas tej biednej, w tej dolinie łez, walką duchową, gdzie szatan jest bardzo mocny, pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pycha tego życia ciągle nas atakują i naprzeciwko temu stoi niepokalana, która daje nam, prowadzi nas do Chrystusa, gdzie musimy walczyć o cnotę i o świętość. I to wszystko właściwie ma jedno wielkie po prostu nazwisko, że powiem, jeden termin, nazywa się to tradycja. To jest właściwie to, co Kościół zawsze robił. I dokładnie to nasze biedne małe bractwo chce właściwie osobom dać, które są dezorientowane wobec tego kryzysu, które odkrywają, że źle jest. I wiecie, kto to najbardziej odkrywa? Młode rodziny. W Warszawie najwięcej naszych ludzi to nie są osoby, a i na całym świecie, bardzo proszę, i na przykład we Francji, gdzie nasze środowisko jest największe, gdzie jest parę set tysięcy ludzi, a tam to nie są, że tak powiem, osoby sędziwego wieku, które jeszcze pamiętają o starej mszy, ale szczególnie młodzi, którzy tego nie pamiętają, ale zdali sobie sprawę, teraz jestem ojcem rodziny, a co się dzieje z moimi dziećmi? Stracą wszystko. Są rzucane po prostu w paście lwa, tego właściwie niszczyciela i nie ma żadnego oporu. Co mogę im dać? Tylko po prostu tańcujące, po prostu ludzie, którzy właściwie dzisiaj mówią wszystko piękne, wszystko fajnie, to nie można. I z tego powodu, moi drodzy, kończę teraz trochę szybko. Musimy właściwie wracać właściwie do tej wierności Chrystusa, do wierności, do tradycyjnej nauki Kościoła, do tradycyjnej mszy świętej.
do tej mszy świętej wszechczasów, która uświęciła tylu, tylu świętych Polaków, którzy być może nie umieli dosłownie łaciny. Bardzo dużo z naszych prababci i prababababci ani słowa po łacinie mówili. Ale moi drodzy, uczestniczyli w tej mszy świętej tradycyjnej o wiele lepiej niż wszyscy ci, którzy teraz może wszystko rozumieją z punktu widzenia polskiego, ale w rzeczywistości sens i cel tego wszystkiego nie rozumieją. Jak z wielkim przejęciem, czasem po prostu słyszę opowieści naszych wiernych, młodych wiernych, jak trafiłeś o tradycję, zwłaszcza polscy, wiesz, proszę księdza, przez babcię. Moja babcia po prostu mi powiedziała, to co się dzieje w kościele to jest to niedobre. Musisz szanować Matkę Najświętszą, musisz modlić się, musisz zostawić te brudne obrazy, musisz po prostu tutaj cofać się o tych okropnych filmów. A babciu, dlaczego po prostu ksiądz o tym nie mówi i sam ma wielki telewizor u siebie? I babcia powie, akurat, ale do ciebie. One nie dają odpowiedzi na to, bo nie mają tego, ale ten sensus catholicus w tym właściwie szczególnym polskim narodzie siedział bardzo długo, jeszcze trochę siedzi w różnych obrazach, krajach, miejscach. Ale rozumiecie, to młodzież potrzebuje, inaczej dzieci giną i nasze nowe pokolenia są w straszliwym duchowym kryzysie. I wiecie, to jest dla największe, najpiękniejsze doświadczenie dla mnie, kapłana, że tutaj właściwie zwłaszcza młodym pokoleniom, właściwie fascynowanym ideą Chrystusa Króla, powszechnego panowania Chrystusa, wielkości Maryi, im przedstawić, słuchajcie, znowu bądźmy za świętym Maksymilianem, rycerzami niepokalanej. Ale nie rycerzami, które walczą o lepszy świat, ale walczą przeciw masonerii, niszcząc wroga dusz, to jest hymn milicji, prawda? Niszcząc wroga dusz i podpić świat cały i powodzi wszystkich dusz i każdego z osobna pod stóp niepokalanej, aby ich spawiła. Bardzo dziękuję za cierpliwość, że tak po prostu długo mówiłem. Bardzo przepraszam za przedłużenie tego wszystkiego i teraz bardzo, bardzo chętnie mogę odpowiedzieć.